Ponad 2 miliony złotych trafiły do małopolskich organizacji, które dbają o rozwój kultury i ochronę dziedzictwa narodowego. Symboliczne czeki w ramach konkursów Mecenat Małopolski 2022, pierwsza edycja, Małopolskie Chóry, Małopolska Rozśpiewana 2022, Ochrona Zabytków Małopolski 2022 oraz Kapliczki Małopolski 2022 rozdano w Centrum Sztuki Mościce. To dla nas ważne, by dbać o kulturę i wspierać tych, którzy działają, mówił Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego. Województwo małopolskie bardzo wspiera wszystkie inicjatywy dotyczące kultury, dziedzictwa narodowego, również i ochrony naszych zabytków. To, czego dzisiaj będziemy świadkiem, wręczenia tych umownych promes za rozstrzygnięcia 4 konkursów, to są właśnie te nasze działania, które są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby samorządów, stowarzyszeń, różnych inicjatyw społecznych. Jak mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego, z roku na rok rośnie zainteresowanie konkursami, dlatego Małopolska nieustannie wspiera działaczy oraz ich inicjatywy. Z roku na rok rzeczywiście tych wniosków jest coraz więcej, ale to też świadczy o ich aktywności, o tym, że dostrzegają naokoło siebie, w swoich społecznościach lokalnych, jak ważne jest pokazywanie naszej tradycji, kultury, historii, ale również dbanie o nasze zabytki, o nasze kapliczki, o nasze dziedzictwo kulturalne. I też nie ukrywam, że dla nas ważne są te wydarzenia kulturalne, które już się odbywają na terenie Małopolski, bo po czasie COVID-u mieszkańcy oczekują tej integracji, spotykania się, ale też oczekują tych wydarzeń kulturalnych. Podczas spotkania w Centrum Sztuki Mościce dotacje odebrali beneficjenci z 4 powiatów: Brzeskiego, Bocheńskiego, Dąbrowskiego, Tarnowskiego oraz z miasta Tarnowa. O swoich pomysłach opowiedzieli nam przedstawiciele z Tarnowa, Wojnicza i Trzciany. Udało się nam otrzymać 11 tysięcy na renowację świętego Floriana na rynku w Wojniczu. Dobrze się składa, bo w tym roku planujemy rewitalizację rynku. I wszystko to będzie po prostu wkomponowane łącznie z tą właśnie figurką świętego Floriana. Jest co prawda 11 tysięcy, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Sama renowacja będzie kosztować około 40. Gminie Trzciana udało się otrzymać 13 tysięcy złotych na prace konserwatorskie kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1892 roku w Leszczynie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy otrzymać taką dotację w związku z tym, że u nas wprowadzimy całą serię prac konserwatorskich właśnie kapliczek. Pieniądze zostaną przekazane na konserwację, izolację ścian i piwnic oraz fundamentów najstarszego w Tarnowie budynku Domu Mikołajowskiego z 1524 roku, który stanowi ciąg ekspozycyjny i kamienic za katedrą będących Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Dodajmy, że oprócz 4 rozstrzygniętych właśnie projektów, Małopolska prowadzi nabór do 2. edycji konkursu Mecenat Małopolski. Ogłoszony został także nowy konkurs w ramach środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej pod nazwą Solidarna Kultura, przeznaczony na dofinansowanie działań związanych z integracją uchodźców ze społecznością Małopolski.